Trzech. Wita się z wami Bednar i Muszka. Siemanko. Jak już wiecie, albo się dowiedzieliście właśnie, jakiś czas temu, kiedy to było, kiedy robiliśmy zrzutkę? Zrzutkę robiliśmy we wrześniu. We wrześniu. Znaczy ty robiłeś. No tak, we wrześniu była robiona zrzutka, troszeczkę na początku bez wiedzy Muszki, ale o tym mówiłem w jednym z filmików. I razem z Chris Bikerem popchnęliśmy to do przodu. Efektem tego jest 2000 zł z wyznaczonych trzech. Dla mnie... 2200, prawda? 2200, tak. To i tak jest mega sukces. Na co przeznaczyliśmy te pieniądze? No i rozjebaliśmy i przepiliśmy. Nie, nie. Dwa dni nie było pokazu. Słuchajcie, 5 miesięcy to trwało? No 5 miesięcy, natomiast słuchajcie, ja nikogo nie poganiałem, bo przyszła zima, więc na pewno można, ja myślę, że tak summa summarum można by to w ciągu miesiąca na upartego naprawić wszystko. 5 miesięcy to trwało i mamy Daytonkę znowu w garażu. Jeszcze tylko założenie owiewek, bo w sumie owiewki jedne i drugie są całe, więc jeśli chodzi o koszta, to nam troszkę odpadło. No jedyne co, to trzeba kupić zadupek, ale to jest tam drugorzędna sprawa. Więc tak naprawdę wszystkie podzespoły, które wpływają na właściwości jezdne motocykla, mamy ogarnięte, mamy załatwione. Może ty coś więcej troszkę powiesz, bo ty to robiłeś. To no wiecie. Słuchajcie, w dużym skrócie, przez to, że motocykl niestety zrobił dwa fikołki, to do wymiany były stelaże przód-tył, tak w dużym skrócie. Usprawniona została pompa paliwowa, bo motocykl pracował przez chwilę w pozycji odwrotnej niż normalnie. Kierownica, rama, silnik, sety, wahacz, felga, wszystko wygląda na nieruszone. Natomiast główne problemy nastąpiły to, że pękły trójkąty, które trzymają zawieszenie, dlatego ten cały motocykl siadł, wyłamał wydech i tak dalej. Wydech udało się odratować, kupiłem nową lampę, do zakupu jest jeszcze zadupek, tak jak mówiliśmy. Z takich pierdół jeszcze lap timer, kluczyk, ale generalnie z takich rzeczy stricte wpływających na bezpieczeństwo i na jazdę, to w zasadzie wszystko jest wymienione. Jeżeli oczywiście nic niespodziewanego nie wyskoczy podczas pierwszej jazdy, no to motocykl jest gotowy, tak? Ubieramy owiewki, będziemy, jak tylko będzie możliwość pogodowa, będziemy wsiadać. To wyjeżdżamy na drogę i rozpoczynamy sezon. Dokładnie. Jak natomiast mówię, przyfarciło mi się ze znalezieniem części zamiennych i oczywiście przez to, że była ta zrzutka, za co jeszcze raz wszystkim dziękuję, udało mi się no, bardzo płynnie w sensie finansowym to przebrnęliśmy przez tą falę hejtu, bo nie było momentami łatwo, ale... Ale summa summarum, Bednar, ja myślę, że to pokazuje, że jednak jest coś takiego jak rodzina motocyklowa. Fajnie, fajnie, naprawdę mega miło. Bo ja myślałem, że zbierzemy w porywach 200, a no, nie... No naprawdę, a lista jest duża. W sumie też parę osób wpłaciło, które na oczy nie widziało mnie albo muchy. Dokładnie, tak więc... No mam dług wdzięczności do końca dokładnie, świata. Dokładnie, także ci co wpłacili to wiedzą, wymieniałem. Jeszcze raz pozdro, jeszcze Chris dla ciebie też pozdro, że ze mną to ciągnąłeś, więc fajnie. Misja wykonana. Jako ciekawostkę powiem i wspomnę, że zrobiliśmy to, znaczy nie my, bo ja jestem debil, a Mucha oddał to osobom. Dobra, ręce do serwisu Kawasaki z Łodzi. O, dla was też pozdro, tak. I zrobiliśmy to, kurwa, w 5 miesięcy, a nie 3 lata. To coś znaczy, no, masz i pomyśl, nie? Więc myślę, że udało się to odratować dosyć szybko, a jak patrzyliśmy na początku na tego lowridera po glebie, no niestety pozostawiał wiele do życzenia, jeśli chodzi o robociznę, bo... No wyglądał słabo, no co tu dużo mówić, to nie było tam połamane owiewki i opierdolić power tape'em, tylko naprawdę no, były rzeczy, które no, trzeba zrobić, bo inaczej by się nie wyjechało na drogę, więc mission complete, troszkę dzięki wam, więc... W dużej mierze dzięki wam, także no, mam nadzieję, że już takich akcji więcej nie będzie, ale zajebiście, że udało się to wszystko szczęśliwie zakończyć. Możecie na nas liczyć, no. W ogóle teraz jest motolupa, to jak coś, jakieś moto macie, coś to myślę, że się dogadamy. W ogóle jeszcze tu powiem taką dygresję po tej motolupie. Osoby do mnie piszą, żeby pojechać, sprawdzić jakiś motocykl. Spoko, myślę, że się zawsze dogadamy, nie? Czy gdzieś jeździmy w niedzielę, czy coś, to też możemy podjechać. Zwłaszcza, że można to połączyć po prostu z przejażdżką na moto. Dokładnie, dokładnie. No teraz no to wiadomo, zima, no to każdy wyjazd jest w sumie no specjalnie po to, żeby to zrealizować, ale myślę, że się dogadamy. I odnośnie jeszcze motolupy, jedno słowo. Jeśli chcecie wesprzeć troszeczkę nasze starania, tak naprawdę sprzęt, wszystko już mamy.
Jedyne co, jeśli mamy gdzieś jeździć, to fajnie jakbyście nam pomogli. Po prostu, kurwa, jeśli ktoś chce, dorzućcie się na benzynę. Żebyśmy byli nawet nic nowe. Więcej nie potrzebujemy. Żarcie mamy, wszystko mamy. Tylko po prostu, żeby wyjść na zero, tak jak autem czy coś, no byłoby miło. Także też do zastanowienia. Dla wszystkich z góry Bóg zapłać. Więc jak coś piszcie, będziemy się dogadywać, tak jak wspominałem wcześniej. Więc Mucha wraca razem z Daytoną na drogę. I co, widzimy się na kolejnych motovlogach już z trasy, a pomysłów mamy sporo, mamy troszeczkę, już wysyłam Muszce kolejne urbexy jakieś takie głupoty, bo myślę, że nam sezonu nie starczy. Jak zwykle, żegnamy się, do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Na razie, cześć. Klik, klak, stawiamy dzisiaj pod mur ich sikari. Płacisz mi za to, żebym rozkurwił jak proch z Kolumbii, wciągam synu cię w nauk. Lecą szyby, to niespodziewany wybuch metanu. Więc jaraj się, jaraj, co? Jaraj się, jaraj.